Cześć, nazywam się Tukos. Pewnie kilku z Was mnie zna. Może ktoś z Was zna mnie z mojego kanału jako Darth Vader. Ale ten kanał tutaj mam od lat i nigdy go tak naprawdę nie używałem poza takim ala pamiętnikiem, gdzie wrzucałem swoje filmy z jakichś wycieczek i tak dalej. Ale postanowiłem, że trzeba w końcu coś zrobić. Trzeba w końcu go zacząć używać. I chciałem też się czymś podzielić. Może to będzie wstęp do czegoś większego. Zobaczymy. Jeśli ktoś z Was mnie zna, wiecie o tym, że bardzo mocno interesuję się parapsychologią. Oglądam, słucham i czytam takich ludzi jak... Zaczynałem Osho, Edgar Tolle, Muji, Bashar i inni. To jest temat, w którym się lubię poruszać, który lubię badać. Nasze doświadczenia poza tym światem, w innych wymiarach i tak dalej. Taki krótki wstępniaczek. Jeśli ktoś z Was wie, o czym mówię, to wie, nie muszę tego wyjaśniać. Jeśli ktoś nie wie, to rzućcie jakieś pytanie w komentarzu, to nagram osobny odcinek o tych rzeczach, które Was interesują. W każdym razie od wielu lat, wielu lat, bo jeszcze w ogólniaku, więc powiedzmy od lat 90. chciałem doświadczyć hipnozy regresyjnej. Tylko zacząłem czytać książki, miałem może 10 lat, albo może 11-12. Wziąłem się za książki typu Życie po życiu, Życie przed życiem doktora Raymonda Moody. I pierwszą książkę, którą przeczytałem, była książka Życie po życiu, ale też przeczytałem Życie przed życiem, gdzie mówił właśnie o hipnozie regresyjnej i o tym, jak można doświadczać naszych przeszłych wcieleń, przeszłych żyć. Już nie będę mówił o tych obciążeniach karmicznych i o kontraktach karmicznych i tak dalej. Może o tym pogadamy kiedyś w przyszłości, jeśli Was zainteresuje ten temat i ten kanał. W każdym razie jestem także człowiekiem, który uważa, że jeśli coś ma się w życiu wydarzyć, to się wydarzy i na to trafimy, na okazję, żeby ten temat, który nas interesuje, się wydarzył. Ja chciałem przeżyć hipnozę regresyjną. W ogólniaku dostałem kontakt do pewnej pani, która to robiła w Szczecinie. Nie zdążyłem tam dojechać, bo pani po prostu zmarła. I temat zostawiłem na wiele, wiele lat. Więc powiedzmy od 95 roku do teraz, do 2022. Kiedy to naturalnym sposobem trafiłem na kogoś, kto niby hipnozę regresyjną przeprowadza. I tak naprawdę to jest główny motyw mojego tematu tutaj z Wami. Czy hipnoza regresyjna to jest prawda czy mit? Czy to jest naprawdę rzecz, którą można doświadczyć, czy to jest zwykły kit? Jeśli ktoś z Was doświadczył, jeśli ktoś z Was ma kontakty z ludźmi, którzy doświadczyli lub macie kontakt z kimś, kto przeprowadza takie coś profesjonalnie, jeśli można to profesjonalnie przeprowadzić, to także proszę Was, abyście wrzucili w komentarzu coś, żebym mógł przeczytać, sprawdzić, skontaktować się z kimś. Więc w każdym razie w tym roku spotkało mnie dość przykre doświadczenie, skutkiem którego szukałem sobie jakiegoś terapeuty, z którym mógłbym porozmawiać na kilka ciekawych tematów, na kilka tematów mnie męczących. Okazało się, że w Anglii jest pewna strona, tak jak strona porównująca ubezpieczenia na auta, tak samo strona porównująca psychologów, terapeutów dostępnych w Twoim obrębie. Więc sobie wpisałem, co mnie trapi, jaki mam problem, z kim chciałbym porozmawiać. I znalazłem tam 5 chyba takich ludzi zawodowych, profesjonalistów. Więc wysłałem quote, zapytanie o cenę i z takim krótkim opisem mojego problemu. Ktoś się odezwał, Chris się odezwał. Okazało się, że Chris jest hipnoterapeutą. Więc jeśli chodzi o hipnozę, ja jestem bardzo sceptyczny. Jestem bardzo otwarty, chciałem tego doświadczyć, ale byłem bardzo sceptyczny. Uważałem, że to jest coś, co na mnie może nie podziałać. W każdym razie on zaprosił mnie na próbną sesję. Chyba na godzinkę, na próbną sesję, na rozmowę między nami i na to, abyśmy się poznali i tak dalej. Więc skracając temat, żeby już nie rozwlekać, poszedłem, kliknęło nam bardzo, byłem bardzo zajarany, cieszyłem się tym spotkaniem, mówię nawet mojej żonie, że sobie spotkałem kogoś, kto ma, po prostu nam kliknęły tak dusze, energia się połączyła, było mega fajne spotkanie. Dał mi spróbować tej hipnoterapii, czyli po prostu leżałem sobie na foteliku, słuchałem sobie w słuchawkach Krysa, jak mi mówi i... Nie wiedziałem, że w tym momencie już powinien być, kiedy on zaczął mnie wprowadzać w tą hipnozę, nie wiedziałem, że muszę być zahipnotyzowany. Myślałem, że po prostu to jest taka forma relaksacyjnej terapii, więc sobie leżałem. Jedyne, co widziałem przed oczami, to kolorki, które widzę teraz, jak zamykam moje oczy i kiedy światło świeci, takie różne, wiecie, migające kolorki, się zmieniające, jaśniejsze i ciemniejsze. Aczkolwiek podejrzewałem, że po prostu nie byłem zahipnotyzowany, nie byłem wprowadzony w tą głęboką hipnozę. I że to na mnie nie podziała. Więc wróciłem do domu trochę sceptyczny, ale stwierdziłem, dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ustaliliśmy między jedną sesją a drugą,
że może na początek naszej współpracy, bo jego terapie były dość drogie, to prawie 1000 funtów kosztowało, zapytałem się go, czy prowadzi hipnozę regresyjną, Past Life Experience. On powiedział, że tak. Opowiedział mi też na spotkaniu o ludziach, którzy u niego byli, którzy to przeżyli, że on sam był gdzieś tam jakimś kosmitą latającym po kosmosie, że był w armii Genghis Khana i tak dalej. Ja trochę temat znam, bo czytałem wiele sprawozdań, wiele zeznań ludzi, którzy to przeżyli. Wiedziałem, jak w bardzo dużych detalach potrafią opisać sytuację, że siedzą na schodach, na przykład, że idzie sobie jakiś żółczek, że schód jest pęknięty, że właśnie tata wraca z pracy, tata ma na sobie koszulę czerwoną w kratę, że czuć od niego alkohol, bo pije i tutaj sobie ptaszki śpiewają, słońce świeci, wszystkie takie drobne motywy. I że ten ktoś ma na przykład 15 lat, siedzi na schodach, ludzie na niego łają ptasiek. Dlaczego ptasiek? Bo wydłubuje taką oczy. Na przykład, nie? Albo ktoś w Hiszpanii mówił, że jest kowalem, że produkuje takie tam strzemiączka. Okazało się, że takich typów strzemion w tamtym okresie w Hiszpanii nikt nie produkował. Ale po głębszym zbadaniu tematu przez doktora Raymonda Moody okazało się, że takie strzemiączka do koni były produkowane tylko w okresie 30 lat przez jedną rodzinę, która nie przetrwała, bo kowal po prostu nie miał potomstwa i jakby stajnia upadła. Do takich małych szczegółów. Ktoś potrafi nawet język przytoczyć, w którym rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. Mówię wam po to, żebyście zrozumieli, co mnie spotkało. A on powiedział, że tak, że możemy to zrobić, że nie ma żadnego problemu. Możemy od tego zacząć naszą współpracę. Najpierw hipnoza regresyjna jako jedna sesja, a potem zaczniemy naszą terapię i przez to też się poznamy i tak dalej, i tak dalej. I tak zrobiliśmy. Przeszedłem na sesję, usiadłem w fotelu, Chris założył mi słuchawki, puścił bardzo relaksującą muzykę. I sam do mnie mówił na mikrofonie, siedząc z boku. Ja sobie siedziałem w fotelu, oparty ze słuchawkami, słuchałem tej muzyki i słuchałem jego narracji, tego jak ją prowadził. I oczywiście coś, co jest jakby tak znane wszystkim, występuje nawet w filmach i komiksach. Oczywiście on nie machał mi niczym przed oczami, tylko mi liczył do 10, przesunął dłonią i wtedy już miałem być w głębokiej hipnozie. Ja po prostu myślałem, że ta dłoń symbolizuje zamknięcie oczu, więc zamknąłem oczy. I skracając temat, nic się nie wydarzyło, nie byłem w żadnej hipnozie, nic takiego, po prostu relaksowałem się dość mocno. Próbowałem wrzucić się jakoś głębiej, ale nie mogłem. I on kontynuował, pytał się, czy coś widzę. Mówił, żebym sobie wyobraził ścieżkę nad wodą, ciepły dzień, drzewka i tak dalej. Ja sobie idę, odpoczywam, to wszystko zrobiłem. Tylko, że ja to sobie wyobrażałem. Ja nie wiedziałem, że ja już mam być w głębokiej hipnozie i powinienem to widzieć. Ja nie byłem, bo po prostu się okazało, że jestem, później się okazało, że jestem odporny na taką hipnozę. W każdym razie idę do jakiejś wieży, którą kazał mi sobie wyobrazić, wyobrażam sobie tą wieżę. Jedyne, co było takie realne w tym momencie, on powiedział, że zapytał się mojej podświadomości, ile mam wcieleń, ile mam poprzednich żyć taka cyfra się pojawiła w mojej głowie, 7. Mocne 7. Nie mogłem tego, próbowałem siebie samego okłamać. Próbowałem wrzucić 8, 9, ale było 7. Mocne 7, więc powiedziałem mu, że 7. Ok, let's continue. I teraz wyobraź sobie, że jesteś w wieży okrągłej, jest 7 drzwi. Czy jakieś drzwi wydają ci się bardziej ciekawe, czy jakieś wystają, odstają od tych innych, do których próbuję wejść? Ja mówię, że nie. On próbuje dalej mnie prowadzić, że sobie coś wyobraził. Ja leżę tylko po prostu i widzę te kolorki, które widzę teraz, jak teraz zamykam oczy. Czuję, że jestem jakby na krawędzi, ale że jestem za mocnym może charakterem, za bardzo kontroluję sytuację i nie mogę się wrzucić. Próbuję, no nic nie widzę, mówię, że mu nie, że nie. I on wyczuwa pewnie moją irytację. Widzi, że do niczego nie dojdziemy, bo jestem zbyt mocnym charakterem i że to nie podziała, więc za chwilę zaczyna mówić do mnie w innym języku, który brzmiał jak japoński, na co w pierwszych słowach jego ja zareagowałem cringe'em. Powiedziałem, Jezu, co to jest? Brzmiało to mniej więcej jakoś tak. O la bahatahala, o shahamala, o shamushamala, o malalamala, o shamala. Ciężko było mi powstrzymać uśmiech, ale udało mi się zablokować siebie samego. Wsłuchiwałem się w to, pomyślałem rzeczywiście, że to może jakiś jest japoński. Jakiś shamanic language i że ma to na celu mnie wprowadzenie w głębszą hipnozę, więc ja starałem się jak najbardziej zrelaksować i puścić i tak dalej, no nic nie działało i mówię mu, że nic nie widzę, że nic nie czuję, czuć jakby w powietrzu tak lekką irytację, bo widzi, że jego session has failed. Ja czuję się troszeczkę niekomfortowo z tym, że nic się nie wydarzyło, że nic nie zacząłem, że powiem niby sceptyczny, ale liczę na to, że jednak to jest profesjonalista, który się ogłasza, ma swoją firmę, ogłasza się na internecie, ma co chwilę klientów, ma tam dużo pozytywnych feedbacków. Może teraz z perspektywy czasu może on kasuje te negatywne feedbacki.
nic się nie wydarzyło i był to taki cringe, taka chwila, gdzie siedzisz i myślisz sobie, my takie mamy słowo kręsza, krępująca cisza. Ja siedzę, wiem, że nic nie było i teraz nie oczekuję, że zapłacę za coś, co się nie wydarzyło. On siedzi, wie, że nic się nie wydarzyło, udaje profesjonalistę i charge'uje mnie 100 funtów za sesję, ale mówi, że Damian, skoro się nic nie wydarzyło, spotykamy się na następnej sesji i dopóki nie doświadczysz przeszłych żyć, dopóty będziemy robić tę sesję. Może spróbujmy reiki na następnej sesji, zrelaksujemy się bardziej i może cię uda wtedy ta nasza hipnoza. Ja mówię, no okej, dobra, spoko, może ja byłem przygotowany, teraz wiem, czego oczekiwać, nastawię się inaczej i tak dalej. I już minął tydzień, przeszedłem następnego tygodnia na sesję, sesja trwała godzinę, z zegarkiem w ręku, może tam miał takie pół godzinki marginesu. W każdym razie przyszedłem na tą sesję, on już mnie sprawdzał na Facebooku, bo widziałem, więc widział, że jestem miłośnikiem Wikingów, wiedział, że mój syn ma na imię Ragnar, na drugie po Wikingu. Ja jeszcze gadałem z nim, że bardzo chciałem tego doświadczyć, bo wydaje mi się, że mam jakieś karmiczne przeszłe zobowiązania. Mówiłem mu, dałem mu za dużo informacji. Powiedziałem mu na przykład, że czuję, że w przeszłości byłem jakimś brutalnym kimś, że musiałem robić jakąś krzywdę, bo mam strasznie mnie ciągnie z głębi mojej duszy, odzywają się takie głosy, że jak oglądam program w telewizji o II wojnie światowej i widzę Niemców, nazistów, SS, oficerów w mundurach, to czuję takie dziwne podniecenie. Nie lubię ich, nienawidzę, ale czuję coś, taki pociąg do władz, jakąś siłę, coś takiego dziwnego. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Dałem mu dość dużo informacji w temacie i to może był mój błąd, on to postarał się wykorzystać, bo wiemy o tym, że moja sesja przednia mi nie wyszła. On wie, co mnie kręci, wie, że zapłaciłem 100 funtów za nic, więc musi mnie teraz szybko odhaczyć z listy, żeby było, że wykonał swoje zadanie, prawda? Więc on powiedział, że w tym momencie, jeśli dzisiaj się nie uda mi połączyć z moją podświadomością, to on się połączy z moją podświadomością. No więc zaczynamy sesję, przechodzi przez ten sam schemat. Ja na fotelu, słuchawki, muzyka, Chris mnie prowadzi, ja oczywiście w tej samej fazie. Leżę mega zrelaksowany, ale jestem na krawędzi, nic nie widzę i postanowiłem, że teraz nie będę go okłamywał ani nic udawał. Czy widzisz to? Nie widzę. Czy to? Też nie widzę. Straciliśmy trochę czasu naszej sesji na moje opisy tego, co mnie interesuje, co czuję, co podejrzewam i tak dalej, i tak dalej. I to dało mu też troszeczkę materiału, na którym mógł pracować. Więc ja się nie mogę połączyć, on nagle zaczyna znowu ten swój język, powiedzmy, japoński. Do tego jeszcze zaczął grać na jakimś bębenku, czy na czymś, co wywołało jeszcze większego u mnie cringe'a. Zostało nam, zgaduję, w okolicach 30 minut sesji, więc on musiał się spieszyć, żeby ją odhaczyć. I on w tym momencie łączy się z moją podświadomością. I mówi tak, dosłownie tak jak wam opiszę, tak mówi, tylko że wiadomo, że po angielsku. Widzę jakąś świątynię. To jest świątynia Majów. Jest tłum zebrany pod świątynią. Jesteś kapłanem. Tak, jesteś kapłanem. Tak mówiłeś, Damian. Jesteś dość srogim kapłanem. Składasz ofiary z ludzi bogom. Zabijasz ludzi w ofierze dla bogów po to, by twój lud nie głodował. Ale twój lud mimo tego głoduje. Jesteś brutalny, wykonujesz wszelkie polecenia bogów, ale to nic nie daje. Lud głoduje, są na ciebie źli. To jest miasto Majów. Tak, teraz widzę to dokładnie. Miasto Majów. Ludzie są źli. Próbujesz uciec, ocalić swoje życie. To nie jest dobre życie. Kończy się brutalnie, kończy się twoją śmiercią. Tyle. Żadnych szczegółów. Szczególików. Od razu z grubej bomby, boom. Tak jak mówiłem, jestem wielkim kapłanem, tak go naprowadziłem. Kapłanem brutalnym, wielkim, wpływowym, silnym i tak dalej, i tak dalej. Okej. Dobra, mówię sobie, o dobra. Mają, okej. Ciekawe, kiedy wejdą naziści. Drugie życie. Pamiętajcie, że miałem 7. Drugie życie. Widzę zegarek. Widzę wojskowy zegarek na twojej ręce. To jest chyba pierwsza wojna albo druga. Chyba druga wojna światowa. Tak, to jest druga wojna światowa, Damian. Z tego, co ja wiem, a interesuję się militariami od wielu lat, mam kupę książek, sam byłem żołnierzem. Zegarki wojskowe pojawiły się chyba dopiero niedawno. Wątpię, żeby w Wietnamie żołnierze mieli zegarki wojskowe specjalnie robione. Podczas II wojny światowej i pierwszej wojny światowej żołnierze mieli po prostu zegarki, które zabierali z domu jako pamiątki i tak dalej. Nie było wojskowych zegarków, bo nie było takiego celu, nie było takich technologii, żeby ich używać. Więc już wiedziałem, że nie blef. Ale ja próbuję, gram swoją rolę, próbuję cały czas się wbić. Może się uda mi połączyć jednak, może coś zadziała, może gdzieś w mojej podświadomości to się przełączy i uda mi się wbić. Ale nie, więc jedziemy dalej. Tak, to jest druga wojna światowa. Damian, tak jak mówiłeś,
Kolejny raz, tak jak mówiłeś, jesteś oficerem SS, siedzisz w swoim szarym mundurze, jesteś wysoko postawionym oficerem, jesteś w pierwszym kręgu bliskim Hitlerowi, wierzysz w wiarę, wierzysz w Boga i w to, że wasza misja jest misją od Boga. Wykonujesz wszystkie rozkazy Hitlera, jesteś brutalny, mordujesz, walczysz dzielnie swoim oddziałem na wojnie, bo wie, że tak trzeba, wierzysz w sprawę, jesteś brutalny. Ta brutalność w pewnym momencie się budzi. Zdaj sobie sprawę, co zrobiłeś. Zdaj sobie sprawę swojej brutalności, ponieważ masz dobrą naturę, tak jak ja teraz oczywiście mam dobrą naturę, on to o tym też wiedział. Dopada cię sumienie. Nie możesz się pogodzić z tym, co zrobiłeś. Widzisz, że te wszystkie, że to były wszystkie kłamstwa, jeśli chodzi o nazistów i hitlerowców. To życie zakończasz samobójstwem, odbierasz sobie życie, ponieważ nie możesz znieść tego, co zrobiłeś. Koniec. Żadnych dodatkowych, żadnych szczegółowych opisów, tak jak w tych tysiącach sprawozdań, które czytałem od ludzi w książkach i tak dalej, w dokumentach, które oglądałem, nic, takie coś. Mówię, wow, okej. To mamy Majów, sobie mówię, leżę tu się, mówię, mamy Majów, mamy hitlerowców. Są dwa życie, jeszcze zostało pięć. Napoleon, mówię, wikingowie, Wietnam. Widzę cię, Damian, widzę cię. Jesteś wodzem wikingów, ale nie jesteś wodzem wikingów, wielkim wodzem wikingów, tylko jesteś wodzem małej wioski. Jesteś dużym wikingiem. Widzę cię siedzącego za stołem. Jesteś taki łysy z brodą, jak ten góra z Game of Thrones. Masz brodę, siedzisz dumnie za stołem, jesteś wielkim wikingiem. Swoi podwładni są zadowoleni z swoich rządów. To jest dobre życie, Damian. Rządzisz dobrze, wszyscy cię są cieszą, weselą. Ktoś tam ci zazdrości tej władzy, próbuje cię usunąć, zatruć, otruć cię, ale mu się nie udaje. To życie jest dobre. To życie się kończy szczęśliwie. Umierasz szczęśliwy w łóżku. Ja sobie tak myślę, czy ty, człowieku, w ogóle wiesz o tym, że dla wodza wikingów, dla wojownika wikingowego śmierć w łóżku to był potwarz, to była obelga, to było niezgodne z ich wiarą, bo nie mógł wejść do Walhalli? Czy ty w ogóle odrobiłeś zadanie domowe? Przygotowałeś się? Okej, dobra. Trzecie życie. Wow. Zostały jeszcze cztery życia, tak? Może kosmici? Mówię, może Wietnam? Może Napoleon? Ale idziemy do przodu. Tak trochę skaczemy. No zaraz zobaczymy. Czwarte życie. Damian, jesteś kosmitą. Tak jak mówiłem, jesteś kosmitą, pochodzisz z samej planety, z której ja podchodzę. Aureus. Ciężko powiedzieć, jak to się pisze i żeby to rozszyfrować, ale on wypada to w stylu Aureus. I słuchajcie, co robi kosmita? W każdym filmie, w komiksie podstawowa, defaultowa rzecz, jaką kosmita robi. Lata po wszechświecie, po kosmosie i bada planety, życie na planetach. Ja właśnie to robię. Latam sobie po planetach i zbieram dane o planetach. Tyle. Nie było dodatkowych opisów głębokich. Wyglądam tak jak w tych wszystkich rysunkach, komiksach, filmach. Niski, szary, duże oczy, jajowata głowa, brak nozdrzy, nosa i uszu i tak dalej. Tyle. Oczywiście pogadał w tym języku. Okazało się potem, że ten język to jest język kosmitów, to nie jest język japoński, tylko to jest język tych aurisów. I tyle. Rozumiecie? Żadnego opisu. Jestem kosmitą, wygląda jak wszyscy o tym wiedzą. Latam po planetach, zbieram dane o życiu. Skończył się czas sesji, skończyły się życia, koniec. On mnie wybudza. Damian, a teraz zacznę cię wybudzać. Zaczniesz do 10. Kiedy skończę, się obudzisz. Więc za chwileczkę zacznę odliczać, otwieram oczy. On, o, już się obudziłeś? Ja mówię, tak. Nie byłem nawet w hipnozie. Nic nie widziałem, nic nie czułem. I jest ta kręsza. Znowu on jest skonfundowany, jest trochę wystraszony, widzi po mnie irytację. Ja jednak próbuję być kulturalnym człowiekiem, więc biorę to na garba, nie odzywam się. Miała być sesja reiki, nic takiego nie było. Kończymy sesję, ja mówię, chciałem się zapytać, ten hitlerowiec, w jaki ja sposób sobie odebrałem życie, nie? Bo wiemy o tym, że większość Niemców odbiera se cyjankiem i tak dalej. Wiadomo, samobójstwo z przestrzału głowy to jest typical. No oczywiście, on mówi, że pistolet, użyję swojego własnego pistoletu. Aha, okej, okay, dobra. Jeszcze wam nie powiedziałem takiego jednej kwestii, że poczytałem troszeczkę przed tą sesją, ile osób jest podatnych na hipnozę. Okazuje się, że jakieś 40% populacji na świecie nie ulega hipnozie, bo po prostu są zbyt mocnymi charakterami, zbyt mocno kontrolują swoje życie i dalej, żeby ulec hipnozie. Powiedziałem mu na początku sesji, on powiedział, wszyscy, Damian, ulegają hipnozie, nie ma żadnego problemu, zrobimy to dzisiaj, dzisiaj się to odbędzie. Taki był pewien. Gdyby mi przyznał, że nie wszyscy ulegają hipnozie i że zamiast tego może po prostu zrobimy jakąś sesję relaksacyjną, gdzie ja się przez godzinę odprężę, zrelaksuję, to by mi bardziej pomogło. To był człowiek, który miałby pomóc w moich problemach,
a mi tych problemów dołożył i bardziej napsuł mi w psychice niż mi pomógł. Więc sesja się zakończyła jak zakończyła. Widać po jego twarzy, że wiesz, że to była bzdura, ale liczy na to, że ja uwierzę. Widzisz pewnie na mojej twarzy, że jestem zirytowany i skonfudowany, ale ja się nie odzywam. Mogłem powiedzieć, słuchaj, stary, to była bzdura, odhaczyłeś mi tylko po to, żeby to odchodzić te 100 funtów, ale jestem kulturalnym człowiekiem, wracam do domu, spotkałem się z żoną, spotkałem się z przyjacielem, opowiedziałem mi to wszystko, oni wszyscy załamali ręce. Okazało się, że przyjaciel w dzieciństwie, w młodości, w ogólniaku hipnotyzował ludzi swoim wisiorkiem i to tak konkretnie. Ja tam powiedział, że to nie wszyscy ulegają hipnozie, Damian, to jest bzdura, nie? A mi się po prostu nie udało. I moja żona, która tymi tematami się nie interesuje, nie czyta, nie ogląda, też stwierdziła po pierwsze, boże, jaka bzdura, takie kit ci opowiedział. Z jednej strony mówię, dobra, niech sobie żyje swoim życiem, trudno, 100 funtów to nie majątek. Z drugiej strony mój drugi głos na moim ramieniu mówi, Damian, ale musisz mu wystawić negatywny feedback. Albo napisz mu coś, trzeba ostrzec tych ludzi przed nim, żeby innych nie nabierał, bo im zaszkodzi, a nie pomoże. A jeden głos mówi, Damian, odpuść, trudno. Zresztą nie wiesz, czy on nie kasuje tych negatywnych feedbacków, bo ma mówił, że rok już pracuje, widzisz, że jest na różnych konwentach i tak dalej, a ma tylko chyba 5 czy 6 feedbacków i wszystko pozytywne, więc prawdopodobnie kasuje. Więc pomyślałem sobie, że no dobra, odpuszczam, ale mój głos ten przez miesiąc mi da, mój głos, który zawsze próbuje być sumiennym człowiekiem, szczerym i tak dalej, mówi mi, żebym coś z tym zrobił, żebym tego tak nie zostawił. Więc napisałem do niego maila, napisałem w tym mailu, że słuchaj, wiesz, że jestem człowiekiem honoru. Ta sesja to była wielka bójda, bzdura, nic się nie udało. Mówiłem ci, że 40% osób nie ulega hipnozie, ty się uparłeś, że wszyscy ulegają, że dzisiaj to się odbędzie. Twoje historie były wysane z palca, wiesz dobrze o tym, bo użyłeś większość rzeczy, które ja ci opowiedziałem na początku, przed sesją i to z Facebooka wiedziałeś to, że jestem fanem wikingów, że mój syn ma na imię Ragnar i tak dalej, że moje profilowe na Facebooku jest właśnie Ragnar, łysy z brodą, rozumiecie? To wszystko się pojawiało w tych sesjach. Użył potem, jak już mu zabrakło pamięci i wiedzy o świecie i historii, to użył swojej historii o kosmitach. I ja mówię, że czuję się, jakbym zapłacił za nic, gdybyś chociaż przyznał się, że jestem człowiekiem, który nie ulegnie hipnozie i żebyś mi zrobił jakąś sesję relaksacyjną, to bym się z tym pogodził. Miałeś użyć reiki, żeby mnie zrelaksować, a to się nie wydarzyło. Czuję się oszukany, czuję się źle, miałeś mi pomóc, a po sumie pogrążyłeś w większym problemie psychicznym, który mnie gryzie od ostatniej sesji. Wiecie co? W 5 minut odpisał na maila i oddał mi pieniądze. W 5 minut. Przyznał się między wierszami, że to, co mówię, jest prawdą. Powiedział, Damian, też jestem człowiekiem honoru. Bardzo mi przykro, że przeżyłeś takie negatywne doświadczenie. Mam nadzieję, że w twoim życiu będzie już lepiej, że sobie poradzisz. Wysłałem ci 100 funtów, wiecie? Nie dotknął naszych historii, nie dotknął tego wszystkiego. Mogę wam screenshoty pokazać, maili. Jeśli będziecie chcieli to zobaczyć, jeśli będziecie chcieli ten temat bardziej przestudiować, to w następnym odcinku mogę wam wrzucić mojego maila, co mu napisałem, co mi odpisał. Zastanawiałem się też, czy ujawniać jego dane personalne, linki do jego firmy, czy pisać mu ten negatywny komentarz. Na tym się zakończyło. On oddał mi pieniążki, skończył na tym mailu. Ja mu życzyłem powodzenia w życiu i w karierze. On mi też i tyle. Z problemem moim mentalnym poradziłem sobie sam. Przy pomocy pewnej 72-letniej babci ze Szkocji, z Glasgow i tyle. I teraz może pytanie do was, do ludzi, którzy to obejrzą. Czy uważacie, że powinienem wystawić mu też negatywny feedback na jego stronie? Czy może powinienem ten film wrzucić z angielskimi napisami, opublikować go na internecie i podać jego dane, żeby ustrzec potencjalnych ludzi przed nabraniem się na jego hochsztaplerstwo? Sam nie wiem. Moje serce mówi, no odpuść Damian, zostaw tego człowieka i sobie żyje swoim życiem. On też przeszedł przez piekło w życiu, bo mi powiedział, że też pochodzi z takiego dysfunkcyjnego domu i też miał problemy w życiu z żoną i z innymi ludźmi, to go doprowadziło do tego miejsca, gdzie jest i do tego, co robi, że pomaga innym. Czy jednego ustrzec, bo może zaszkodzić wielu innym osobom i czy powinien zacząć prowadzić kampanię przeciwko niemu? Ja odpuściłem ten temat do dzisiaj. Tydzień temu spotkałem się z moim kolegą, któremu opowiedziałem o tej sytuacji i on mi powiedział, żebym właśnie nagrał ten film, puścił go w internet i żebyśmy zobaczyli, jaki będzie odzew, co ludzie powiedzą, co wy myślicie na ten temat. Jestem człowiekiem, który czyta wszystkie komentarze, na wszystkie komentarze odpisuje, więc jeśli większość komentarzy będzie taka, że powinienem zrobić rzecz A lub rzecz B lub rzecz C, to zrobię. Więc jeszcze raz dziękuję wam za to, że oglądaliście ten film. Prosiłbym was o to, żebyście wrzucili swój komentarz odnośnie swoich doświadczeń, jeśli mieliście z przeszłym życiem lub może kontakt do kogoś, kto jest profesjonalny i zrobi takie rzeczy, nawet w Polsce, i żebyście powiedzieli, co powinien zrobić z tym tematem. Czy go ruszać, czy go zostawić, czy
rzucić feedback, czy wrzucić film z angielskimi napisami. Człowiek pochodzi z Leeds, prowadzi sesję w Leeds i w Doncaster. Pewnie wielu was mieszka w Polsce. Ci ludzie, którzy oglądali, i to was nie dotyka, ale jeśli ktoś z was będzie chciał w przyszłości skorzystać z hipnoterapii, a będzie szukał jej na terenie Leeds, albo na terenie w ogóle West Yorkshire, czy w ogóle Yorkshire, to odezwijcie się do mnie prywatnie, dam wam namiar tego człowieka i wam powiem, żeby go unikać. Albo wam wytłumaczę pewne rzeczy jeszcze odnośnie jego, jeśli będziecie szukali. Ale jeśli wam mogę poradzić, to bardziej idźcie w stronę psychologa niż hipnoterapeuty. Bo to jest takie, powiedzmy, 50-50 moim zdaniem. Może 60-40. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Jeśli możecie, zostawcie suba, dzwoneczek, łapkę i komentarz, o który was prosiłem. Mam kilka tematów, o których chciałbym porozmawiać, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Kolejny temat jest taki, że spotykam się z medium, które rozmawia z duchami twoich bliskich, którzy odeszli, by powiedzieć ci kilka rzeczy o twoim życiu i przyszłych rzeczach, które się w życiu spotykają. Temat brzmi mega banalnie, ale na następnym odcinku nagram wam wprowadzenie, dlaczego się przekonałem, żeby tego spróbować i dlaczego jestem przekonany, że to będzie o wiele bardziej realne doświadczenie niż z tym Chrisem i z jego hipnoterapią. A to już w następnym odcinku. Jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć!